Jest pewna jakość, która moim zdaniem złączy te tomy, mianowicie wszystkie nadają się do przetłumaczenia, po prostu. Ja bym odpowiedziała na to właśnie w taki jak najkrótszy sposób. Najbardziej ciekawie jest wtedy, kiedy próbujemy jednak przełożyć, przetłumaczyć, tak, a poezja to jest zawsze pewnego rodzaju tłumaczenie naszych doświadczeń, prawda? Więc kiedy próbujemy językowych, tak, w tym momencie, ale nie tylko, kiedy próbujemy po prostu przełożyć to, co specyficzne, to, co trudne, prawda, a nie to, co oczywiste. W momencie, kiedy odbywają się właśnie pewne skomplikowane gry, prawda, językowe, właśnie słowotwórcze, prawda, które po prostu próbują ten składnie jakoś rozwęzić, powiedzmy sobie, no to jest to bardzo trudno przekładalne. To jest coś takiego, co stanowi jakby specyfikę w tym momencie naszego języka i naszej kultury, tego, w czym my wyrośliśmy, tego, w jaki sposób się przyzwyczailiśmy widzieć świat. I w zasadzie, można powiedzieć, jest to nieprzekładalne w dużej mierze. Natomiast te wszystkie książki nadają się do przełożenia. Jedna z tych serii, seria Elevatora, to jest po prostu seria, która ukazuje się od niedawna. Mam tutaj do czynienia z drugą edycją konkursu literackiego imienia Henryka Berezy. Także jest to seria, która ma szansę stać się w przyszłości jedną z takich ważnych, prawda, serii, podobnie jak na przykład właśnie seria związana z konkursem imienia Jacka Bierezina, prawda, dla debiutu. Natomiast w zasadzie trzy książki, książka Macieja Roberta, Romana Honeta i Jakoba Mansteina, zostały wydane w poważnych, liczących się domach wydawniczych, prawda, jeżeli chodzi o poezję. W zasadzie jedyną taką efemerydą jest książka Jacka Podsiadły, wydana przez Bramę Grodzką, Teatr NN. Jest to książka w zasadzie nie do zdobycia, z tego co słyszałam, dlatego że większość egzemplarzy rozeszła się w takim obiegu, w którym się tej książki nie sprzedawało, nie było żadnej dystrybucji, w zasadzie za dystrybucję całkowicie był odpowiedzialny autor i to nie dlatego, że wydawca by nie chciał, tylko jak słyszałam, nie miał praw do tego, żeby tę książkę sprzedawać. Także to jest faktycznie ulotka.